W tym filmie przeanalizujemy sobie ruch cząstki na prostej. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy prostą. No i na prostej mamy gdzieś początek naszego układu współrzędnych. Punkt względem którego wyznaczamy położenie cząstki. Czyli na prawo tego punktu położenie będzie dodatnie, na lewo będzie ujemne. No i cząstka może się poruszać w jednym wymiarze, czyli tylko w prawo lub w lewo. No ale może tutaj się poruszać właśnie w prawo, w lewo, zawracać i tak dalej. No i ja bym chciał przeanalizować tutaj pewien konkretny ruch. Czyli mamy ruch cząstki zadany pewien, pewnym konkretnym równaniem. No i to równanie jest takie, że s od t, czyli położenie jako funkcja czasu, to jest taka funkcja. t do trzeciej, odjąć 6, t kwadrat, dodać 9, t. No i to jest pewna konkretna funkcja, która opisuje pewien konkretny ruch cząstki na prostej. No i będziemy rozpatrywać tylko czasy nieujemne. Czyli ten ruch zaczyna się w chwili t równej 0 i potem jest kontynuowany. No i teraz mamy pewne pytanie, na które mamy odpowiedzieć. Mianowicie pytanie brzmi tak. Kiedy ta cząstka przyspiesza? Kiedy ta cząstka przyspiesza? Takie jest pytanie, na które mamy odpowiedzieć. No to zastanówmy się, co to w ogóle znaczy, że cząstka przyspiesza. No i tutaj możliwości są dwie, jak się dobrze zastanowić. No bo może być tak, że cząstka już porusza się w prawo. No a skąd wiemy, że cząstka porusza się w prawo. No kiedy porusza się w prawo, no to jej prędkość jest dodatnia. Jak cząstka porusza się w prawo. No i żeby przyspieszała, to ta prędkość skierowana w prawo musi jeszcze rosnąć. Czyli żeby prędkość rosła, no to przyspieszenie musi być również skierowane w prawo. Czyli być dodatnie. No jeżeli mamy. Dodatnią prędkość i dodatnie przyspieszenie, no to ta prędkość będzie rosła wtedy i cząstka będzie się coraz szybciej poruszała w prawą stronę. No a druga możliwość jest taka, że na przykład cząstka porusza się w lewo, czyli jej prędkość jest ujemna. No jeżeli prędkość cząstki jest ujemna, to jakie musi być przyspieszenie, żeby ta cząstka przyspieszała tak naprawdę? No jeżeli porusza się w lewo, to musi się poruszać coraz szybciej w lewo. Czyli ta prędkość musi być coraz bardziej ujemna, czyli to przyspieszenie musi być również ujemne. Jak przyspieszenie będzie ujemne i cząstka będzie poruszała się w lewo, to ta prędkość będzie coraz bardziej ujemna, czyli co do wartości bezwzględnej, co do długości wektora prędkości, będzie rosła. Ta prędkość będzie coraz bardziej ujemna, jej wartość, długość tego wektora, będzie coraz większa. No, jakie są te inne sytuacje? No, inne sytuacje są takie, że na przykład cząstka porusza się w prawo, ale przyspieszenie ma ujemne, no to znaczy, że leci w prawo, ale coraz wolniej, skoro przyspieszenie by było w lewo, czyli jej prędkość maleje, więc cząstka tak naprawdę zwalnia. No i na odwrót, gdyby cząstka poruszała się w lewo, a przyspieszenie miała dodatnie, no to by oznaczało, że ta prędkość jest ujemna, ale co do wartości, co do długości tego wektora, coraz mniejsza. Ta cząstka leci w lewo, ale coraz wolniej w lewo. A no więc rzeczywiście te sytuacje, które tutaj wypisałem, opisują takie sytuacje, że cząstka rzeczywiście przyspiesza. To znaczy leci coraz szybciej w prawo lub leci coraz szybciej w lewo. No dobrze. No to teraz dla tego konkretnego ruchu jak znaleźć te przedziały czasu, kiedy zachodzi jedna z tych dwóch sytuacji. No trzeba sobie przypomnieć, jaki jest związek między położeniem, prędkością i przyspieszeniem. No wiemy, że prędkość to jest zmiana położenia. Prędkość to jest zmiana położenia w czasie. Czyli matematycznie wysławia się to w ten sposób, że prędkość to jest pochodna położenia po czasie. Pochodna położenia po czasie. No a co to jest przyspieszenie? Przyspieszenie to jest zmiana prędkości, czyli to będzie pochodna prędkości po czasie. Takie są zależności. No i teraz możemy łatwo obliczyć. W takim razie dla tego konkretnego ruchu jaka jest zależność prędkości od czasu, jaka jest zależność przyspieszenia od czasu? Prędkość, skoro to jest pochodna położenia, no to łatwo to zróżniczkować. Pochodna t do trzeciej to będzie 3t kwadrat odjąć 2t razy 6 to będzie 12 t, no bo pochodna t kwadrat to jest 2t, dodać 9, no bo pochodna t to jest 1. No a przyspieszenie to jest pochodna prędkości, czyli to jest pochodna tego wzoru. Czyli musimy drugi raz to zróżniczkować. Pochodna t kwadrat to jest 2t, razy 3 to będzie 6t. Odjąć pochodna 12t to będzie po prostu 12, pochodna 9 to jest 0. Czyli taka jest zależność prędkości od czasu, taka jest zależność przyspieszenia od czasu. No i teraz wystarczy tylko zobaczyć, do jakich wartości czasu Albo obie te wielkości są dodatnie, albo obie te wielkości są ujemne. To może zaczniemy od przeanalizowania, jak zmienia się ta prędkość. Narysujemy sobie może wykres tej prędkości. Wiemy, że ta funkcja to jest funkcja kwadratowa, więc jej wykres będzie parabolą. No i to jest parabola, która ma ramiona skierowane do góry, bo tu mamy dodatni współczynnik przy t kwadrat. No to trzeba jeszcze znaleźć, nas interesuje, kiedy ona jest dodatnia, kiedy ujemna, no to trzeba znaleźć Pierwiastki, czyli miejsca zerowe, czyli rozwiążmy sobie takie równanie, kiedy ta prędkość osiąga wartość 0, czyli takie równanie sobie rozwiążmy szybciutko. Tutaj możemy uprościć sobie, dzieląc obie strony przez 3, czyli będziemy mieli t kwadrat, odjąć 4, t dodać 3 równa się 0. No to to łatwo jest rozłożyć na czynniki, bo to od razu widać, że to będzie t odjąć 1 razy t odjąć 3 równa się 0. No, bo rzeczywiście minus 1 razy minus 3 to da nam plus 3. Minus 1 minus 3 to razem da minus 4. Jak ktoś nie wierzy, to może sobie szybko obliczyć deltę i pierwiastki. No i wyjdzie mu, że rozwiązania są takie. T jest równe 1 lub T jest równe 3. Czyli takie są miejsca zerowe. Czyli tutaj powiedzmy jest 1, 2, tu jest 3. No i ta parabola będzie wyglądała jakoś tak. Dlatego, że ma ramiona skierowane do góry. Czyli widzimy, że ta funkcja, która opisuje zależność prędkości od czasu, tutaj przyjmuje wartości dodatnie, tutaj przyjmuje wartości ujemne pomiędzy jedynką a trójką, a tutaj znowu przyjmuje wartości dodatnie. No to teraz jeszcze sobie narysujmy wykres przyspieszenia od czasu, żeby zobaczyć, kiedy przyspieszenie jest dodatnie, kiedy jest ujemne. Właściwie to i tak czasy tylko dodatnie rozpatrujemy, więc mógłbym tutaj tej lewej strony w ogóle nie rysować, należy no trudno. No i przyspieszenie to jest funkcja liniowa tylko. No i kiedy to przyspieszenie jest równe 0? No wtedy, kiedy 6t odjąć 12 jest równe 0, czyli kiedy 6t jest równe 12, czyli t musi być równe 2 po podzieleniu. Czyli dokładnie, jak tutaj jest. Jeden, tu jest dwa, tu jest 3. No to dokładnie tutaj, gdzie jest wierzchołek paraboli, to w tym miejscu przyspieszenie jest równe 0. i teraz na lewo od tego punktu jest ujemne, a na prawo jest dodatnie. Czyli tak jakoś wygląda ta funkcja. No i tutaj właśnie jest przyspieszenie ujemne, a na prawo dwójki jest dodatnie. No to zajmijmy się po kolei tymi przypadkami. Rozważmy najpierw ten przypadek, powiedzmy. Czyli kiedy... Zarówno prędkość, jak i przyspieszenie są ujemne. To prędkość jest ujemna w przedziale od 1 do 3, a przyspieszenie jest ujemne w przedziale od minus nieskończoności, skończności, czy tam od 0, ruch się zaczyna od 0, czyli od 0 do 2. No to część wspólna tych przedziałów, czyli tutaj tutaj jest ujemna prędkość, tutaj jest ujemne przyspieszenie. No to jednocześnie. Te dwie wielkości są ujemne na przedziale od 1 do 2. Czyli tutaj te warunki są spełnione wtedy, kiedy T należy do przedziału od 1 do 2. No a kiedy są spełnione te dwa warunki, zastanówmy się. Czyli kiedy jednocześnie prędkość i przyspieszenie są dodatnie. No widzimy, że prędkość jest dodatnia tutaj w tym przedziale i w tym przedziale. No a przyspieszenie. Jest dodatnie tutaj. No to widzimy, że jednocześnie obie te wielkości są dodatnie na prawo od trójki, dlatego że na lewo od jedynki co prawda prędkość jest dodatnia, ale przyspieszenie jest ujemne. Tutaj w przedziale od 2 do 3 przyspieszenie jest dodatnie, ale prędkość jest ujemna. I na prawo od trójki obie te wielkości są dodatnie, czyli ten warunek jest spełniony dla t większych od 3. No, i taka jest odpowiedź na to zadanie, że jeżeli, może napiszę to, że jeżeli t należy do sumy tych dwóch przedziałów, od 1 do 2 i od 3 do plus nieskończoności, no to wtedy ta cząstka przyspiesza. Przy czym w tym przedziale przyspiesza lecąc w lewą stronę, w tym przedziale przyspiesza lecąc w prawą stronę. Zauważmy, że to rozwiązanie, które dostaliśmy, doskonale zgadza się z tym, co moglibyśmy odczytać z wykresu prędkości funkcji od czasu. No bo co ten wykres nam mówi? Mówi nam, że najpierw jak od 0 do 1 prędkość jest dodatnia, ale coraz mniejsza. Czyli tutaj cząstka zwalnia, porusza się w prawo, ale coraz wolniej. Tutaj na przedziale od 1 do 2 w tym czasie prędkość jest, staje się ujemna. W jedynce cząstka się zatrzymuje i zaczyna poruszać się w lewą stronę. Ale porusza się w lewą stronę coraz szybciej. To znaczy, wartość bezwzględna tej prędkości jest coraz większa. Czyli tutaj, zarówno przyspieszenie, jak i prędkość są ujemne. Cząstka porusza się coraz szybciej w lewą stronę, aż osiąga pewną prędkość co do wartości bezwzględnej maksymalną w tym punkcie, gdzie jest wierzchołek paraboli. I następnie zaczyna zwalniać. Porusza się w lewo, ale coraz wolniej. No i zatrzymuje się w tym punkcie. Czyli tutaj, cząstka zwalnia, zatrzymuje się. Dla czasu t równego 3, i następnie zaczyna poruszać się w prawo z coraz większą prędkością, czyli tutaj na prawo od trójki, funkcja porusza się w prawo coraz szybciej, czyli w tym przedziale porusza się coraz szybciej w lewo, a w tym przedziale porusza się coraz szybciej w prawo. Wszystko to się doskonale zgadza.